Cześć! Tu Piotr Bednarek, prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. A to nagranie to część akcji, jakiej jeszcze nigdy nie robiliśmy. Chodzi o crowdfunding. Na co? Zaraz Wam opowiem. Naszą misją Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki jest ochrona przyrody. Przede wszystkim rzek, ich dolin i mokradeł. Uważamy, że wszystkie naturalne rzeki, mokradła, doliny tych rzek, które nie są jeszcze bardzo przekształcone działalnością człowieka, powinny być objęte ochroną obszarową w rezerwatach przyrody czy użytkach ekologicznych. Dlatego też staramy się o utworzenie rezerwatu Dolina Smarkatej, użytku ekologicznego Dolina Dębowca, a nasze planowane działania obejmują jeszcze inne rzeki. Jednak ochrona rezerwatowa nie jest wystarczająca. Dla rzek, ich ciągłości, bardzo dużym zagrożeniem są bariery. Sztuczne bariery tworzone przez człowieka. Takie jak ta rampa kamienna widoczna za mną. Piętrzy ona wodę o jedynie 80 cm. Ale dla wielu ryb jest to już duże utrudnienie. Żeby przekroczyć tą rampę w górę rzeki, będą musiały skakać, zużyć dużo energii, a niektóre ryby w ogóle jej nie pokonają. W związku z tym w swojej pracy magisterskiej, którą tworzę w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, chciałbym zbadać fragmentację, stan hydromorfologiczny rzek w Kotlinie Sandomierskiej. W moich badaniach skupiam się przede wszystkim na sztucznych barierach i tego, w jaki sposób oddziałują one na migrację ryb. W tym celu muszę przejść bądź przepłynąć wszystkie rzeki, które chcę badać, a rzek tych będzie co najmniej 5, od ujścia do źródła, żeby sprawdzić, skartować wszystkie bariery, które napotkam na tych rzekach. Wszystkie bariery muszę też odpowiednio zmierzyć, żeby później analizować je w programie stworzonym specjalnie do tego. Pracy jest wbrew pozorom sporo. Przejście 10 km rzeki, takiej jak Smarkata, zajmuje w zasadzie cały dzień, a do przejścia mam około 300 km. Część z tych rzek będę musiał przepłynąć kajakiem. Dlatego proszę Was o wsparcie tych badań w ramach crowdfundingu. Pieniądze zebrane w ten sposób zostaną przeze mnie przeznaczone na dojazdy do miejsca badań oraz wypożyczenie bądź zakup kajaka. O szczegółach badań, metodach oraz planowanych wynikach więcej przeczytacie w opisie. Tymczasem dziękuję.